Cześć, witajcie z tej strony Łukasz. Witam Was na drugim odcinku, na drugim takim naszym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj jadę szybko 60, jadę już siewnikiem, ale akurat wracam się na gospo. Bo jadę w ogóle nabrać sobie zboża, pszenicy, ale też przeczepić się, bo muszę jechać pierwsze wywieźć. Znaczy nie wywieźć, jechać rozsypać nawóz pod korzeń, więc musimy się przepiąć, a dopiero później będziemy siać, także dziś zobaczycie trochę więcej akcji, mam nadzieję, że jeszcze coś więcej dziś będzie ciekawego. Widzicie trochę bałagan na gospodarstwie. Szczepa tak byle jak wyciągnięta, ale no niestety nie, tak musi zostać. My sobie pójdziemy, odczepimy. O, tu z drugiej strony zawleczka. Tam już śruba zdjęta. Zadniemy. Dobra, zeszło. Cofniemy sobie po naszego lejka, grass rolla. No wiadomo, nie robimy na ścieżki i tak dalej, no bo to jednak mija się trochę z celem u nas, opryskiwać stary, co i tak mało co nim pryskamy. Ale też i no i trochę inne rozstawy mają rozsiewacz, jak i opryskiwacz, więc na razie nie idziemy w ścieżki technologiczne, może kiedyś pójdziemy. Teraz sobie wysiądniemy, czekaj, światło zaświecimy. Świeci w tym, tutaj nam się musiała się zepsuć. Dobra, to nic. Ja zrobię cięcie teraz, załaduję szybko nawóz i widzimy się później. No, także już nasypane. Zasypany jest lejek. No, ja nazywam go lejek, gdyż to grass roll, no ale to w sumie może być lejek. Zasypany nawozem pod zboża lubofowska, jak widzicie. Już trochę też wysiane było przedtem z centrali nasiennej pszenicy. Teraz lecimy jeszcze rozsiać pierwszy ten nawóz. A później przyjedziemy, zepniemy się i będziemy siać właśnie zbożem. Lecimy szybko, bo dnia ubywa nam coraz bardziej. A tu trzeba pracować jak najdłużej. Jak najwięcej, wiecie, też przy krowach trzeba porobić, przy świnkach trochę. Chociaż teraz już krowy chodzą sobie po pastwisku, tak wiadomo, tam jeszcze dużo nie mają co skubać tej trawy, no ale zawsze to coś. Więc trochę mnie, o tam już ktoś jedzie, jakiś sąsiad chyba. To jedzie Artur? Chyba Artur leci swoim dojczem. O, coś tu robi chłop. O! To je. Dobra, może jedzie za... Dobra, jadę. Będzie mnie pewnie gonił. O! To słyszycie go? To jest bestia. No on pewnie z CB ma, bo oni z Dominikiem to tak na CB jeżdżą, gadają. Ja nie mam CB w żadnym traktorze, no bo w 60 mieć CB bez kabiny to trochę mija się z celem, no ale... Zmyślałem, że chłop mnie wyprzedza, więc zjeżdżam na bok. Ale no, kiedyś może będę z nimi gadał przez CB. Na razie to tak nie mam jakoś możliwości. No bo tu 60, no to by naprawdę mijało się z celem. Także tak to wygląda. No, także ja wam robię cięcie. Widzimy się później, jak już będę na polu. O, ten pojechał tam. Lecimy tutaj, już jesteśmy przy polu. Tylko jeszcze pojedziemy tu, widzicie, już powschodziły ludziom rzeczy. Bo to ziminy siali. Ja to zimin w tym roku nie siałem, więc wszystko jarę, no to mi długo będzie z tym schodziło. Ale dumę rady jakoś. Trochę od miedzy odjechać. To poszło. O, i to takie wiadomo, to nie jest precyzyjny wysiew jakiś bardzo. Można powiedzieć prawie zerowy, no ale no zawsze to jest lepiej niż abyśmy w ogóle żadnego nawozu nie dawali. No bo bez nawozu to jednak by była dupa, prawda? A tak to już zawsze coś jest, no wiadomo, nakłady są, można by było jakoś zaoszczędzić na tym nawozie, mniej by wydawać, no ale no na chwilę obecną nie poradzimy nic. Dyma ciężko, ale dobra, damy rady, przejedziemy. Dosyć mokro, bo ostatnio lało dosyć długo i musiałem czekać się wami. Miałem już siać w tamtym tygodniu, sieję dopiero dziś. Już wiosna w pełni, sąsiedzi posiali prawie wszystko, co się dało, a ja jeszcze w kropce.
No, ale damy radę, no tam jakoś. Wiadomo, nocami się trochę też robi, no ale co poradzić na to. Jeszcze odmiedzy trochę, no także widzicie, no trzy przejazdy takim lejkiem i już będzie sypnięte. Zawsze to lepiej to niż aby w ogóle, a kurde, zapomniałem wałku załączyć tak szybkości wszystko. Sąsiad tam widzieliście przedtem, że pojechał gdzieś dalej. Może później do niego wpadniemy. Jak będziemy siać. Też jeszcze muszę zatankować później, bo patrzę, że tu już paliwa to mniej, bo dojechałem, myślę, zatrzymam się po drodze, jak już wyłączyłem kamerę, myślę, kurde, ciekawe, czy ja paliwa mam, nie? Zatrzymuję się, patrzę, biorę jakąś gałąź, sprawdzam w zbiorniku, no patrzę, kurde, no tak akurat, żeby rozsiać nawóz i się wrócić, no. No ale trudno, no. Damy radę jakoś. Niedługo też myślę, że sąsiedzi będą chcieli też występować na odcinkach, w jakichś akcjach. Tam już mi dzwonili, że jak będzie żyto, coś, jakąś kiszonka, to żeby im pomagać też, żeby przyjechać, no to spoko. A po drugie, wiecie, tu nie nawrócimy, to nie jedziemy tam na razie. Nawróćmy tutaj. Myślę, że tam nawrócimy, przejedziemy jakoś, ale się nie da. Dzwonili mi też bardziej o siew kukurydzy już, czy jak to wygląda sprawa, czy jak tam zapisy, czy trzeba się zapisywać, długo będę czekać. A tam im mówię, chłopy, spokojnie, damy rady, zasiejemy, luz. Także będą akcje z siewu na pewno. Kukurydzy u sąsiadów. Nie będziemy wyjeżdżać, bo pan tu jeszcze strąbi. Jedzie spokojnie. Ja też. Dobra, wyjeżdżamy. No i tak szybko rozsialiśmy nawóz jesioną. Teraz się wracamy na farmę, żeby tylko przepiąć się do siewnika. I przyjedziemy siać. Potem wam też coś jeszcze opowiem ciekawego. Jaką odmianę sieje. No, także mieliśmy siać. Miałem wam pokazać, jak sieje, ale moje obliczenia co do ilości paliwa w zbiorniku trochę przeliczyłem i paliwa mi brakło w drodze. Tyle co ino zepchałem 60 na pobocze. Już dzwoniłem do Artura, ma przyjechać mi przywieźć trochę paliwa. Poszedłem do domu na nogach, no ale myślę, że sąsiad dobry to pomoże. No i zaraz powinien przyjechać. Przynajmniej macie okazję popatrzeć na nasionę. Nasiona taka jaka jest, no 60 czerwona, po trochę po remoncie takim wizualnym. Jeśli chodzi o silnik i tak dalej, to remontu nie było, także no nie wiem, jak to długo pochodzi. No tu taki zwykły grassroll. Też co tu dużo mówić. Dokładność wysiewu to taka średnia, bym powiedział. No ale dobra, no to czekamy na sąsiada może. O, jedzie Peugeotem, jedzie. Spokojnie, może mnie zobaczy. On zobaczy mnie. O, sąsiad, ratuj! Chłopie, cześć. Cześć, 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 bo... cześć. Twoje obliczenia jak zwykle ten. No, No widzę, że myślałem, że ten. wszystko. Że dzisiaj już też nagrywasz i tam te No, YouTube'owe. chłopie, wziąłem na te YouTube nagrywam, także No, możesz się cała wieś. przywitać, przedstawić, cała wieś będzie w szoku. Ksiądz ostatnio w kościele na kazaniu mówił właśnie na ogłoszeniach parafialnych, no nie, że zacząłeś tam na YouTube'ie właśnie na to. Kurde, se popatrzę, no nie, no i ten. No. Dobra, czekaj, odepnę ci. Dobra. I te, aha, nie podjedziesz, No dobra, nie, ja muszę. nie podjadę ty, no. Ja muszę bliżej, tam wężyk jest to. No, podjedź tu, podjedź. No także my zatankujemy i... Bo niech tu wcofie, będę mu pokazywał. O, tak. O, jeszcze. Dawaj. Dość, dobra. Dobra, no to zatankujemy, będę trzeba go podpompować, żeby chyciło paliwo i... Bo będziesz nosił tymi karnistrami po 20 litrów, to się chłopie zamówi. Niby niedaleko, ale to jest No, jednak ciekawe. dokładnie, dobra, zatankujmy to i miejmy z głowy, także widzimy się już później. I cyk, zatankowane. Lecimy dalej. Czekajcie, a wymusiłem trochę gościowi, no ale to nic. Najwyżej mnie zjedzie, a to taki chyba ksiądz proboszcz taki niedoczekany. Dobra, nieważne. Lecimy na gospo już szybko. Przepinamy się, bo już jest. No, czekałem godzinę na Artura. W sumie ta cała akcja zeszła nam godzinę, więc godzinę jesteśmy do tyłu. No i my są już na polu. Siewnik był opuszczony. No i siejemy naszą pszenicę. Tam patrzyłem przedtem przez okno, to sąsiad coś po domu gonił. Sąsiad chyba coś nas obserwuje, z tego co mi się wydaje. Ale stoi w oknie i się patrzy.
Ciekawe, co sieje. No, siejemy pszenicę. Pszenica Delavar. To jest dosyć niska, temu sieje, bo jest dosyć niska roślina. I odporna na wyleganie. Więc tu naprawdę dla nas jest potrzebne, bo tutaj przeważnie wiatry przychodzą dosyć duże i później to zboże wylega, przychodzi deszcz, no i naprawdę nie jest to jakieś... Nie jest to dobre, bo przedtem sialiśmy inne odmiany i no dużo zboża legało, więc no straty były. No a teraz właśnie siejemy drugi rok z rzędu i jesteśmy zadowoleni. No jakościowo to jest dobra pszenica. Moim zdaniem, przynajmniej u nas na skupie mówię, że to dobra pszenica, więc temu też ją siejemy. No i to również zostawiamy trochę ją dla siebie, dla krów, ale reszta idzie na sprzedaż na chleb i tak dalej. Sąsiad nie wiem, co tam kombinuje dalej, ale my siejemy. No wiadomo, ten wysiew tym poznaniakiem, jak się dobrze ustawi, no to nawet idzie w porządku. No my... Teraz nie robiłem żadnej próby ani nic, bo on był ustawiony już, także, ale w sumie dawniej, tak jak moi rodzice, że ktoś siali tym siewnikiem bez żadnych prób, tak na oko, w sumie dawno się siało i też jakoś im to wschodziło, jednak no teraz wiadomo, pasuje te próby kręcone robić, żeby ten wysiew mniej więcej się zgadzał. No na ile można, na tyle można na takim siewniku ustawić jakąkolwiek dawkę, to na tyle ustawiamy. Wiadomo, cudów też się nie zdziała, aczkolwiek no, ludzie się trafią, co osiągają cudy na takich siewnikach. Znaczy się, my jak na przykład nie mieliśmy jeszcze siewnika do kukurydzy, sialiśmy poznaniakiem kukurydzę, zamykaliśmy lejki i sialiśmy kukurydzę, no o dziwo wschodziła kukurydza, no było to, wyglądało to śmiesznie, ludzie się śmiali, ale działało, więc to się liczy. A już tam opinia ludzi. Trudno. Jak widzieli, że moja kukurydza, znaczy była taki moment, że moja kukurydza była lepsza. To było pierwszego roku, jak kupiliśmy sieczkarnię, zaczęliśmy siać kukurydzę. Wtedy jeszcze nie miałem siewnika do kukurydzy, no to zasialiśmy kukurydzę z poznaniaka i ona w sumie lepiej urosła niż taki jeden usługodawca tu przyjął, co powiedział, że zrobi tanio i szybko, nie? No a jak zrobił tanio i szybko, tak to było takiej jakości, że szkoda gadać. Więc mój poznaniak wtedy lepiej zasiał tą kukurydzę. I to mnie bardzo cieszyło, podbudowało, no ale potem stwierdziliśmy, że jednak siewnie do kukurydzy trzeba jakieś kupić, nie dziadować takim poznaniakiem. No i kupiliśmy właśnie siewnik. Używany, ale moim zdaniem, jeśli skupimy sprzęt używany i zadbany i zagraniczny, to moim zdaniem też działa tak jak nowy, jeśli o niego oczywiście dba, nie? Tam widzicie w poprawie właśnie sąsiada gospodarstwo. Tam obora taka i duży bin. Zaraz tam potem przejdziemy się do niego, żeby wam pokazać, co i jak on tam ma ciekawego. Już jego jeden ciągnik widzieliście, więc na pewno już możecie się domyślić, że ma większy sprzęt niż ja. Więc Będzie ciekawiej tam coś oglądać i na pewno będzie fajnie, żeby było więcej na odcinkach, a na pewno będzie, bo mi parę usług muszą zrobić, jak jeden sąsiad, tak i drugi, więc ich zobaczycie, a też nie będę wam zdradzał na razie, jakie odcinki planujemy, takie daily vlogi nagrywać, jakie dokładnie takich prac, bo tak już pomyślałem, że parę takich akcji w sumie fajnie by było nagrać, gdzie myślałem, że, nie, że się jednak nie uda, bo na przykład nie zgodzą się ludzie, u których to będziemy robić, a jednak zadzwoniłem już wcześniej z ciekawości, żeby się upewnić i powiedzieć, że się zgodzą, więc będą ciekawe akcje. Na pewno też będę chciał nagrać, jak będziemy kosić kukurydzę, to daleki plan, ale jak będę kosił kukurydzę w PGR-ze, czy w PGR-ze, nawet nazywam PGR, no ale no w prywatnej spółce takiej, co mam takie duże gospodarstwo w sąsiedniej wiosce, tam chciałbym u nich też skosić właśnie kukurydzę. Dzwoniłem, pytałem się, czy będę mógł nagrać, więc oni spoko, nie ma problemu. Będą dosyć duże sprzęty, także to uwidzicie, ale to dopiero na jesień. A na razie mamy wiosnę i zajmujemy się tymi siewami. Idziemy sobie na dół. Wysiadniemy i przejdziemy się do sąsiada. I potem jeszcze wrócimy do siewu. Także tutaj dojedziemy do góry i... Też powiem wam, że minus, że nie mamy tutaj znaczników w tym poznaniaku jednak, bo... To by trochę usprawniało, to by trochę też...
Może dokładniej było, bo tak to jak się sieje, to wiecie, czasami się zrobi nakład, czasami nie, czasami trochę się zostawi. A tak to by to już było trochę lepiej. Tu widzicie, też orka była, bo miejscami jeszcze bruzdy się nie skultywatorowało, dobrze nie doprawiło, bo się tak pozostawiało, bo, no bo czas gonił. Teraz po tym deszczu, po tym wszystkim, no to trzeba było jak najszybciej, jak to już przeschło, to chciałem jak najszybciej siać, no bo później jakby znowu przyszedł deszcz, no to przerąbane będzie, nie? Żeby cokolwiek zrobić, a terminy gonią. Więc trzeba to było jakoś ogarnąć. My tutaj staniemy, podniesiemy. Staniemy trochę tak. O, tak się powiemy. Gasimy 60. I idziemy do sąsiada. Takiego dalszego. Przejdziemy przed bramę, nie będziemy furtki otwierać, ale do domu pójdziemy. Pewnie w domu siedzi, tam jadł pewnie coś, no nie wiem co robił, ale zapukamy do drzwi. Idę. O, idzie. Dzień dobry. Serwus. Idziesz na jaką kawę? Nie, wiesz, bo ja tak szybko przelotem chciałem pokazać tylko ludziom na kamerze, jakie ty masz gospodarstwo, bo też chcieli widzieć, bo ja wiesz, jeszcze muszę dosiać, bo tak terminy gonią, że szok. Idę. A akurat obiad sobie jadłem. No widzę, że jakieś worki z ziemniakami, co to? No Dominik przywiózł, bo wiesz, on to odpierał na tego. No. Powiedziałem, żeby mi tak ziemniaki na obiad przywiózł, no to przywiózł dwa worki. No, wie. Fajnie, to trzeba jakoś se radzi, no. Musiałbym opchnąć te ziemniaki, nie? No. Poka ten sprzęt, jaki ty tu masz. No, to jest Far Agrotron 128 z obciążnikiem. Obciążnik może się wydawać firmowy, aczkolwiek to jest samoróbka, ale... No, niech będzie, że firmowy, tak? No. Tutaj agregat Agromasza. Oj, masz i nie masz. No. Fajna maszynka. Powiem, że fajna. Zaraz pokażę, jakiej innej marki mamy. I myślałem, że ta naprawdę słabo wyjdzie, ale w porównaniu ten, no ja, może ja sobie wsiadnę se. Kurde, no wiecie, to jest sprzęt. To jaki widzę smartfon, to tak widzę to tylko w tym, w traktorze siedzi jeden? Wiesz co, to taki kupiłem, on nawet nie ma tego, nie ma zasięgu. A ten, wiesz, tam wgrywam piosenki i cały czas jest podłączony do radia, no nie? Wiem, a wiem. To jest taki właśnie smartfon. Ale czekaj, zauważę, że tu nalepkę masz. Lepszy niż sąsiada. Właśnie do niego tam, no tak, fanfary mu założyłem. Słyszałem już to. A, fajnie, także to tak, ja tak powiem, niedużo kosztuje, a fajny efekt robi. No nie? Tak, dokładnie. Dobra. Czwarty sezon jest u nas, także jak na razie fajnie. No i ogólnie do ojca wzięliśmy za gotówkę, tak normalnie jak używany ciągnik. I na dotację, bo myśleliśmy wziąć na dotację ciągnik, a kupować sprzęt za darmo. No nie za darmo, tylko no. Używany. No nie, jednak postanowiliśmy, że zrobimy na odwrót, kupimy nowy sprzęt, a używany ciągnik. No i tak zrobiliśmy właśnie, przez to jest Pottingera u nas dużo aktualnie. No właśnie widzę, że to Pottinger. Średnik Vitasem 302. Fajnie, fajnie. Kosiarka dyskowa. Prasa Sipma, no na razie nie stać na inną. No, ale wsiewka widzę już fajna, bo już Amazona. Mieliśmy Unię, no. Ale nie. To zmieniliśmy na... Ona jest starsza ta siewka, a no. Lepiej. Lepiej wysiewa niż ta Unia cała wielka, niby super, nie? Gdybyś se tu krowy przygrodził, cię pastuchem, bo ci wyjdą na... Zwyczajny chłop, ja najpierw przygradzałem, teraz nic, nie ma problemu, one ci nie wyjdą. A no to dobrze. Ja jestem, ale... no Setorek, w sumie tak jak twój? No tak, tylko ty masz nową maskę, ja mam starą maskę, bo to 70, 70 czy 40, no to tak jak mój, tylko ty masz z turem, no i z teściem tą maską nową. Co? Maska była stara, no. No. Ale Alarkrusu nie jest, wiesz. No, nie, no to tutaj Zatorek też fajnie się sprawuje. Teraz nie ma aż tak dużo rzeczy, teraz będzie dużo pracował. On tutaj na gospodarstwie, no bo krowy, no mam 40 sztuk krów mlecznych. No, no. No tu już, no troszkę trzeba już porobić rano na tym gospodarstwie. Pług też Pottingera, czteroskibowy. No, pług fajny, bajka, podoba mi się. Jak widziałem cię, jak jeździłeś, orałeś, to kurde, no sprzęcior fajny. Chodzi czekaj, przejdziemy sobie, choć tutaj przez płot tak przeskoczymy, bo to... Dobra. To tu zobaczysz, bo... A brama to ci się nie odbyło, trzeba otworzyć bramę, to się nie chce. A,
Wiedzę zaś przechodzi. No tu w blaszaku takim, to taki prowizoryczny blaszak, bo no, bizon stoi. No. Bizon, no i tutaj właśnie agregat do siewnika, no, nie? Bo to jest trochę uprawą. No bo ty to z broną aktywną masz, nie? Ale i tak wiesz co, i tak często to jak są takie jakieś, wiesz, gorsza ziemia, to i tak agro maszyn to wezmę najpierw szybciutko i nie siejesz tak równo jest, nie? Nie tak, że cię wyczepuje. No silos tutaj, no. No, ładnie wymurowany. W wielkich filozofii to nie było cenowo, bo nie kombinowaliśmy, tylko postanowiliśmy, weźmiemy się jakieś stare pustaki z rozbiórek, no nie? I no, wymówimy takie coś. Robota elegancka. Lepiej jak tak czy. Deczka. No. Bo no już troszkę ma ława, można powiedzieć, bo troszkę się już tego wywozi, a trochę ma ława. Autos ND47. Super przyczepa, naprawdę. Ona jest tak uniwersalna. No, do wszystkiego, że... nie? I gnoja naładujesz, i belkę przewieziesz, tak. I sąsiadkę jakby trzeba było prze... Dobra, nieważne. Przeczone, bo do auta się nie zmieści. No, żona na przyczepie. Tylko jedno tutaj. On niedawno zakupienie, Dominik też kupował właśnie tego gościa samego, ten zbiornik na paliwo. No, powiem ci, że super. Ty masz czy nie? Ja właśnie chcę kupić, bo na razie trzymam w tych beczkach takich 250 litrów starych. I... Wiem, troszkę kosztuje, ale warto, wiesz. Mm. No i tutaj taka przyczepa Metaltech. A. To jest. A no to taka fajna, nie? Taka, bo to skorupa taka. Niby skorupa to nie jest właśnie ta najnowsza skorupa, no ale to jest cena, no nie? Po prostu. Chodzi o cenę głównie. No i tu nasiona już mało co dostało. No, właśnie widzę, że ci już dostało tak trochę i no. Wszystko już porobiono. No zostało posiać kukurydzę, nie? No. To już moja robota. Łukasz, a ty masz przystawkę do tego, do tej trawy, do no. No mam. Masz, no nie? No. Kurde, wiesz co, żyto, nie? Mam zasiane. No. Tak myślę, bo no zawsze to w belki robiłem, ale kurde, tą sipą to idź pan w pizdu z tymi belkami. Nie, no to tak to bymy szybko zrobili, bo by się spięło przyczepy, to by się... Tak wiesz, ciachlibymy to raz, dwa, Dominika bym tam zawołał, kogo by żeby deptał, podpiąłbym przyczepę, Dominik by wziął jaką przyczepę i by my to wzięli szybciutko, no nie, a nie chłopie z tymi belkami, z tą sipą, to ja już na siano spod. Siano słomę zrobię, no nie, tą sipą to ładnie idzie, ale jak muszę coś wzbić czy coś, to ta sipma to nie nadaje się sam, wiesz, na pewno. Wiem, no jak to wygląda, bo wiem jak mi robisz belki na to. No wiesz, siano słoma super, no. No bo to nie potrzebuje zbicia, a tak to gdzieś sznurek jest to. No, nie, to dobra, no to wiesz, zgadamy się co jak, kiedy, to tam, bo to pasowałoby tak zrobić ze 3 dni pewnie wcześniej przed siewem kukurydzy u ciebie, żebyś to potem jeszcze tam, nie wiem, czy obornika nawiózł i uprawił, czy jakoś, no i... Właśnie nie wiem, myślę właśnie, żeby tam najpierw ponawozić i bymy to tak szybko machteli, bo tak to by mi pewnie ze 3-4 dni zeszło, a wiesz, jednego dnia rano se skoszyli, szybko zrobili, to będzie... Nie wiem, to tam wiesz, jest małe pole akurat tamto. To nie wiesz, które dokładnie, ale to jest naprawdę malutko, to machniemy i to. Dobra, by było dobra, to zrobimy to tak. Dobra, ja lecę siać. Dzięki sąsiedzie, pokazałeś swoje gospo. Jesteśmy w kontakcie i dzięki za to paliwo, co przedtem mi podwiozę siać i potem ci przywiozę pieniążki. To już. Dobra. Pół biedy, nie? No. Znaleźliśmy, żeby to dojechał, no to. No, dobra. No dzięki, trzymaj się, cześć. No także widzieliście, tak wyglądało gospo Artura. Naprawdę fajnie, chłopak już rozwinięte ma gospodarstwo, no szok, fajnie było do takiego właśnie czegoś efektu dojść, może kiedyś się uda. No chłopak też nie szczędzi się, bo naprawdę roboty sam, dużo ma roboty, a sam robi. No wiadomo, żona trochę mu pomaga w oborze, no ale resztę sprzętem sam robi, więc chłopak ma dużo roboty. Nie ma to tamto, no ale radzi sobie. My wsiadamy w 60 i siejemy dalej. Pewnie zrobimy koniec. Nie będę już przedłużał wam tego vloga, bo dosyć długi by wyszedł. I tak już ciekawe rzeczy się działy, bo i z tym właśnie naszymi przygodami z paliwem. Potem tutaj pokazałem wam gospo i trochę pokazałem wam co robimy w polu, na jakiej poziomie stoimy w polu. Więc to... Myślę, że vlog ciekawy, trochę inny niż ostatnio. Ostatnio to tylko była żmudna uprawa, a teraz już trochę więcej się działo.
Jeśli wam się podobało, bo widzę, że ten ostatni się wam spodobał, tam duży odzew był, no to też zostawcie tą łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie jakiś ciekawy komentarz, co byście chcieli widzieć jako kolejne. No i będziemy nagrywać, będziemy się bardziej otwierać na was, bo tak wiadomo, jeszcze trochę ten stres jest, trochę się miotam w tym, co mówię. Czasami się powtarzam, no ale to wiecie, jak to jest. Pierwszy raz takie nagrania i tak dalej, więc to nie ma co się dziwić. No, także trzymajcie się, cześć, do następnego.